Przyszłość skoków narciarskich jest na igielicie, a nie na śniegu. Tak prognozuje trener reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich Stefan Horngacher. Jak pokazuje teraźniejszość, jest coraz mniej śniegu i będzie go jeszcze mniej. Dlatego przyszłość skoków narciarskich widzę w igielicie. Organizowane są już na wielu obiektach w czasie zimy konkursu na tym tworzywie. Zapewnia nam to przede wszystkim niezależność od aury. Musimy też mieć na uwadze ochronę środowiska naturalnego. Ja przypomnę, że Stefan Horngacher od 2016 do 2019 roku był szkoleniowcem reprezentacji Polski.